Ewangelia według Jana, 15 rozdział, wersety od 3 do 5. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 3 do 5 wersetu. Tematem tego fragmentu jest trwanie, życie w Chrystusie jako winorośli. Życie w winorośli. Życie w winorośli, życie w Chrystusie pokazuje nasz przywilej jako zbawionych ludzi, bo nie dotyczy to niezbawionych, ale zbawionych ludzi wierzących w Pana Jezusa. Nasz przywilej i jednocześnie odpowiedzialność tych, którzy tylko formalnie są tymi, którzy rzekomo trwają w Chrystusie, a naprawdę nie są narodzeni na nowo, tylko udają chrześcijan. Dlatego, że winorośl jest tutaj jednoznacznie nawiązaniem do tego, co w Izajasza i innych miejscach Starego Testamentu było pokazane jako winorośl, którą wtedy był Izrael. Teraz prawdziwą winoroślą jest Pan Jezus Chrystus. Więc trwanie w Chrystusie pokazuje nasz przywilej jako zbawionych i jednocześnie odpowiedzialność tych, którzy nie są zbawieni, a jedynie formalnie przynależą do zewnętrznej formy chrześcijaństwa, by stale żyć w zależności od Chrystusa. Ktoś powiedział, że trwanie w Chrystusie jest praktycznym nawykiem bliskości serca do Pana. Owocem wspomnianym w tym fragmencie z 15 rozdziału Jana 3 do 5 jest kopiowanie charakteru Chrystusa, wyrażone przez miłość, radość, wstrzemięźliwość. Takiego ideału nie osiągniemy nigdy własnymi siłami. Słowa Pana Jezusa, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, nabiorą dla nas szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie moralną doskonałość owocu i jednocześnie naszą niezmierzoną nieudolność, słabość. Pana Jezusa owoc, Jego owoc może być dla nas słodki, ale jest tak tylko wtedy, gdy trwamy w Jego cieniu, w cieniu Chrystusa. Bez światła i ciepła słońca naturalna winorośl nie może wydawać owocu. Tak samo my, jeśli nie będziemy trwać w świetle i miłości, jaką daje obecność Chrystusa, będziemy bezowocni. Jeśli trwamy w Chrystusie, wtedy Chrystus będzie w nas. A gdy On jest w nas, będziemy przedstawiać pełen miłości charakter Chrystusa. Tak więc staje się to jasne, że owoc nie powstaje z myślenia o Nim albo stawiania Go sobie za cel. Powstanie owocu to efekt życia Chrystusa w nas, to efekt myślenia o Chrystusie, tego, że to On, Chrystus jest celem. Chrystus poprzedza owoc. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a wtedy staniesz się zbawiony i zaczniesz żyć. Żyć w Chrystusie.